Jaki był twój wkład w serial? No żaden, dałam im Magdę Boczarską, tak? Odkryłam ją. Objawiono w tym teatrze. Nie bałaś się to powinno im wystarczyć. Po tylu latach, gdzie właśnie próbowaliście ten serial doprowadzić do tego, żeby w końcu został zrealizowany, nie bałaś się trochę tego w 100% powierzyć producentom? Ale ja wszystkim zawsze oddawałam całkowitą wolność. Oczywiście za każdym razem się przejeżdżałam na tym, ponieważ oni tego nie byli w stanie dźwignąć, jakby wszystkie moje wątki poboczne czasem ich załatwiały, albo różne inne były komplikacje, nie wiem, no nie mogłam zdać zgody na adaptację, jeżeli ten, kto kupił prawa, zaproponował mi, że zmieni imię, nazwisko głównej bohaterki, albo stworzył całkowicie inną historię na bazie mojej książki, więc jakby na to się zgodzić nie mogłam. Natomiast... Ale czytałaś ten scenariusz? Który? Ten? Nie. Czyli nie wiesz, co zrobiono z twoją historią. Nie wiem. To jest ciekawe. Nie wiem. Zaufanie 100%. Nie, to jest tak, że jakby to powiedzieć, ja bardzo wierzę w relacje międzyludzkie. Z Mikołajem Witem i z Dariuszem Goczałem, którzy są producentami, którym oddałam de facto prawa, nie podpisałam na początku żadnej umowy. Później to zrobiliśmy. Ale dlaczego zgodziłam się na to, żeby akurat oni wzięli ten projekt w swoje ręce i zrobili z tym, co chcą? Ponieważ oni po pierwsze przeczytali moje książki, co też nie jest częste, a po drugie, kiedy zaczęli opowiadać, w jaki sposób patrzą na tą historię, patrzą na postać, to ja wiedziałam, że my się rozumiemy. I nie, ja zawsze to mówię, że ja, to nie jest tak, że ja nawet za darmo chciałabym oddać prawa za jedną złotówkę opcję potem, żeby ktoś to zrealizował, bo to tak naprawdę nie chodzi o profity, tak? Tylko chodzi o to, żeby ktoś znalazł w tej historii i wpuścił w nią nową krew. I na tym polega ta cała wolność, że ja absolutnie miałam pewność, że musi być przetworzona inaczej. Że musi być to historia, którą ja już raz opowiedziałam. Dlatego też nie pisałam żadnego scenariusza. Zresztą mam swoje roboty w cholerę, więc naprawdę mam co robić. Natomiast poza tym byłoby to dla mnie nudne jeszcze raz pisać to, co już napisałam. Zależało mi na tym, żeby ktoś zobaczył to od nowa. To tak jak reżyser. Kiedy poznałam reżysera, kiedy byłam tę chwilę u was na planie, poczułam człowieka jakby, i to wystarczy. Mi się wydaje, że taka chemia między ludźmi działa i że czasem wystarczy 3 sekundy, żeby wiedzieć, czy się będziemy rozumieli, czy nie. Te 3 sekundy też pokażą, czy to jest na tyle dzielny wojownik, czy doprowadzi sprawę do końca, bo to przecież nie jest tylko tak, że scenariusz, jeszcze potem jest cała masa różnych etapów, nie mówiąc już o zdjęciach, postprodukcja, nie wiem, jak to się nazywa i te wszystkie inne rzeczy. Wszystkie czary Mary Potem.